Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Shizu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o załodze, jak ją badać, co po kolei, jaki perk, na co wpływa. Więc zaczniemy od razu. Załogę i jej poziomy widzimy sobie tutaj, na samym dole. Dodatkowo te gwiazdki pokazują na jakim. Etapie zaawansowania jesteśmy. Jeśli mamy gwiazdkę pustą, tutaj sobie zacznę, na przykład, tak jak tutaj. Znaczy, że nie mamy żadnego asa ani eksperta. Do tego przejdziemy później. Dodatkowym takim aspektem, który warto tutaj napomnieć, jeśli punkty nam się świecą, to znaczy, że mamy ich bardzo dużo do wydania. I jest zalecane. Więc tak. Wejdziemy sobie tutaj w załogę. Mamy podzielone każdego poszczególnie. Więc zacznijmy sobie od kierowcy. Co daje poszczególny perk? U kierowcy jest to prowadzenie pojazdu, udziału nowego, celowanie, wyznaczenie odległości, u dowódcy przywództwo u ładowniczego. Przeładowanie działa. Radiooperator strzelec, celność naprowadzania artylerii, czas wzywania artylerii, komunikacja radiowa. Więc, prowadzenie pojazdu. Prowadzenie pojazdu wpływa na prędkość maksymalną, szybkość reakcji kierowcy przy hamowaniu, wybór odpowiedniego biegu i szybkość zmiany biegów. Czyli, prawdę mówiąc, to sobie wybadamy jedne na samym końcu. Dalej. Dział nowy. Celowanie. Umiejętność celowania działem wpływa na prędkość i dokładność celowania. Doświadczony do dział nowy celuje działem jednocześnie w pionie i w poziomie. Niedoświadczony natomiast wykonuje czynności jedna po drugiej. Najpierw obraca wyżyczkę, a następnie ustala kąt wystrzału. W rogu macie filmik porównawczy. Tutaj też wpływa wpływa to, czy gramy realistyki, czy arcade'ówki, ale fakt faktem. Zauważycie sami różnicę, jak to wygląda. Następnie wyznaczenie odległości. To tak naprawdę jest też nic nie warte. To już tak na samym końcu. Przywództwo. Bardzo ważny perk. Podnosi umiejętności pozostałych członków załogi, czyli jak mamy tutaj sobie te perki różne, on pod, podnosi dodatkowo jeszcze, jak mamy 5 na te 5 plus 5, na razie jeszcze nie patrzcie. Mamy zwykłe 5. To dowódca podnosi nam tak naprawdę trochę jeszcze takie półtora, Czyli szybciej namaduje, szybciej celuje. Szybciej wyznacza odległość, i tak naprawdę co tu macie wszystko napisane. I to dotyczy każdego członka załogi. Ładowniczy przeładowanie działa, skraca czas przeładowania broni głównej. W rogu macie również porównanie, jak to wygląda. Radio operator strzelec, celność naprowadzania artylerii, czas wyzywania artylerii, komunikacja radiowa. Komunikacja radiowa jest tak naprawdę nam póki co niepotrzebna. Celność naprowadzania artylerii i czas wyzywania artylerii nas interesuje. Tutaj ogólnie chodzi o jak, jak długo musimy czekać aż klikniemy na mapę, gdzie ma wstrząść artyleria, i jak szybko nam. Pierwszy pocisk spadnie. Celność naprowadzania arterii no to jak, jak ją, jaką celność ma ta artyleria. Też widzicie w rogu urywek. Każdy z załogantów ma również cztery podstawowe kwalifikacje: bystry wzrok, naprawy polowe, zwinność i żywotność. Bystry wzrok. Ta umiejętność wpływa na odległość, z jakiej załoga może dostrzec pojazdy w kierunku, w którym patrzy oraz w osi kadłuba. Liczy się średnia wartość umiejętności dla załogi. Czyli tutaj tak naprawdę trochę nam to się ogranicza do arcade'ówek tak naprawdę. Przykład, widzimy gdzieś z daleka jakiś czołg, to jeśli mamy słabo rozwiniętą tą kwalifikację, no to yy, załóżmy widzimy, że to po prostu jest czołg, czołg, o czołg. Gdzie jak będzie jakiś inny, to będzie niszczyciel. Jeśli mamy Trochę ją ulepszoną, no to mamy czy to jest czołg średni, czy to jest czołg lekki. Takie porównanie. A jeśli mamy ją na maksa, no to pokazuje nam od razu, czy to jest czołg T34, czy to jest chinu, czy to jest marder. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Naprawy polowe. Umiejętność naprawy czołgów w warunkach bojowych zwiększa szybkość napraw, w szczególności gąsienic. Pod uwagę jest brana średnia wartość umiejętności załogi. Czyli tutaj, jak sama nazwa wskazuje, jak szybko nam uda się naprawić czołg. Tutaj też to jest jedna z bardziej takich ważnych umiejętności, które sobie należy badać. Zwinność. To umiejętność wpływa na szybkość zastępowania wyeliminowanego członka załogi przez innego. Jak również tego, którego sobie dodajemy z modyfikacją. Macie screena, wiecie którego. Żywotność, zdrowie członków załogi oraz szybkość ich regeneracji po odniesieniu ran. Czyli krótko mówiąc, dostajemy sobie jakiś strzał z boku, odłamki lecą w członka załogi. Przy najniższym perku zabijają go, przy najwyższym tylko ranią, czyli robimy go żółtego. Albo poręczowego, albo czerwonego. Ale w każdym razie on raczej nie powinien umrzeć. Chyba, że zostanie bezpośrednim trafieniem, to wiadomo, że umrze. Jak widzicie, tutaj na sam koniec jest napisane, że liczy się średnia wartość umiejętności dla załogi. W tych trzech. Najprościej mówiąc, chodzi o to, że. Tutaj będzie fajny przykład. Nieważne, czy damy sobie maksa w jednego członka załogi, no to wtedy nasza cała załoga ma plus 5 do tego, więc nie ma co. Równie dobrze można sobie zrobić w ten sposób, że każdemu damy o 1. I tak naprawdę cała załoga też ma już o, to, o tą 5 podniesione To się tyczy wszystkich tutaj, wszystkich trzech. I oszczędzamy sobie tym samym punkty doświadczenia, jak i szybciej wbijamy poziom załogi. Do czego przyjdzie zaraz. Więc te trzy tak naprawdę regulujcie sobie tutaj u każdego. Dawajcie po trochu. Dalej. Naprawy polowe również są ważne. Więc tak samo po kolei sobie to dawajcie. Tak ja to robię. Nie dawajcie jednemu we wszystko. Tylko po kolei. E, tak samo to zostaje w przypadku, jeśli nie mamy. Danego załoganta. Czyli załóżmy, nie mamy radiooperatora, nie mamy dowódcy ładowniczego. Na przykład w przypadku w przypadku tutaj typa 10 nie mamy. Tak naprawdę mamy trzech załogantów, nie mamy radiooperatora i nie mamy ładowniczego. Ale ich perki, które sobie tu wybadaliśmy, zostają, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Również trzeba wziąć pod uwagę to, że przeładowanie działa w przypadku e, czołgów z automatycznym systemem ładowania, nie wpływa na czas przeładowania. Tak jak tutaj nawet jest to zaznaczone żółtym kolorem. Dobra, przejdźmy sobie teraz do tego, czym jest w ogóle tak naprawdę poziom załogi i co z tym fantem powinniśmy robić. Ogólnie najprościej mówiąc, poziom załogi no to jest taki poziom, na jaki jest wyszkolona załoga. I chcemy, żeby on był jak najwyższy. Dlaczego? Dlatego, że chcemy sobie na przykład kupić jakichś ekspertów czy asów, ale widzicie, wymagany poziom załogi jest 30 albo 40. Więc, żeby jak najszybciej wbić sobie ten poziom załogi, klepiecie sobie wszystko po kolei, porówno. Tak, tu ja Wam demonstruję. Wszystko porówno. Nie robić czegoś na maksa super, tylko porówno. Tutaj widzicie, że niektóre nawet 8 kosztują. I robicie sobie tak najlepiej do poziomu 50. Jak macie 50 poziom załogi, inwestujcie już sobie w wyznaczone perki. O których teraz powiem. Jest to przede wszystkim szybkość ładowania, przywództwo, celowanie. I potem idziecie u każdego również po kolei. Naprawy polowe, następnie na równi zwinność, żywotność. A potem róbcie, co chcecie. Ja tak robię, mi się to sprawdza. Dalej. Czym jest ekspert? Czym jest as? Ekspert, jak mamy sobie te perki, dodaje nam plus 3. Czyli nie widzimy tutaj tego, ale tak naprawdę podnosi nam te wszystkie perki o dodatkowe 3. Czyli tutaj dodamy sobie jakby po prostu dodatkowe 3. W przypadku asa podnosi nam to o 5. I teraz tak. Jak poziom załogi jest przypisany tutaj do odpowiedniego slotu, nieważne jaki człok sobie tutaj damy, chodzi o poziom. I wyszkolenie, tak, As i ekspert już jest przypisany do danego czołgu, czyli jeśli przełożymy sobie Chinu dwójkę w tym przypadku na slot pierwszy, no to jego As i ekspert znikną i będzie zwykłym szarym czołgiem. Poziom załogi wtedy Chinu, jeśli przeniesiemy go tutaj, będzie 130, bo poziom jest przypisywany do slotów. Więc Kupujcie sobie z rozwagą. Nagram filmik niedługo. Postaram się bardzo szybko nagrać ten filmik. Jak sobie tutaj rozgospodarować te pojazdy. Czemu ja tak mam pokrótce. Dlaczego? Ale to w innym filmiku będzie. Więc jak już kupujecie sobie eksperta albo ASA, no to już sobie ustalcie, że ten czołg będzie tu i tylko tu, i będziecie nim grać. Eksperta można zdobyć tylko w jeden sposób. Można go kupić, a asa można sobie wybadać. Jak tu widzicie, jak już mamy eksperta, no to as się nam bada. Mniej więcej jak, no jak wszystko w tej rzeczy, modyfikacje czy inne czołgi. Po prostu nam się bada, jakby kwalifikacja naszej załogi. Można go kupić za złote orły, no ale nie polecam, bo to jest trochę marnotrawstwo tego. Można sobie wiele innych fajniejszych rzeczy kupić. Więc myślę, że wykorzystałem potencjał tego odcinka. Chętnie zobaczę Wasze opinie w komentarzach. Jak wy to robicie, piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. Chętnie na nie odpowiem. Możecie proponować inne odcinki. Pomyślimy, podziałamy. O, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie uciekajcie. Poziomy załóg. Możemy sobie expić nie tylko czołgami. Czyli jeśli wchodzimy sobie w załogę, jak widzicie tutaj, no tutaj nie mam akurat, o tutaj mamy punkty doświadczenia załogi. I to nie chodzi tylko o jednostki naziemne. To jest wymieniane z okrętami i z samolotami. Czyli załóżmy, chcemy mieć trochę lepszy poziom w czołgu, ale na załodze czołgowej. Ale nam nie idzie granie czołgami. Możemy sobie wziąć samolot i bez, bez problemu na tym slocie wybadać. Więc taka nagrodka na koniec. Jeszcze raz. Piszcie komentarze, subskrybujcie, jeśli wam się podoba. Mi to daje motywację. Naprawdę. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.